O! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak klika wasza myszka? I bardzo dobrze, ziemniaczku, że spytałeś. No ja powiem wam szczerze, że ja w sumie to się nie zastanawiałem. Najważniejsze, żeby po prostu klik był stały. Żeby dało się wyczuć, kiedy kliknięcie jest kliknięciem, a elastyczność przycisku, żeby w tym nie przeszkadzała. Mogliście zauważyć, że przez ostatnie lata większość myszek klikała bardzo podobnie do siebie. I co jeżeli ten mechanizm dałoby się wymyślić na nowo? Tak, doszła do mnie nowa seria myszek Prime, których trzy pudełka są idealnie ułożone obok siebie, a ich zawartość trochę mnie zmieniła. No i opowiem też trochę o słuchawkach. Zacznijmy od historii, bo myszka nie powstaje w ciągu jednego dnia, zwłaszcza jej kształt. To wynik prób i błędów, gdzie z jakiegoś podstawowego kształtu powoli formuje się finalny produkt. Dajcie znać, czy chcielibyście trochę więcej o tym procesie się dowiedzieć, bo może będę mieć trochę dla was więcej takich ciekawostek. Tylko zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a tymczasem ruszamy. Cześć, ja jestem Ziemniak i w dzisiejszym filmie zajmiemy się serią dla e-sportowców, to też potrzebujemy jakiegoś e-sportowca i wzięliśmy Pago. To człowiek, który zdecydowanie potrafi strzelać i korzystał z tych myszek zdecydowanie dłużej niż ja, ale żeby... On będzie idealnym obiektem do naszych testów, żeby sprawdzić, który z nas będzie strzelał celniej. Ale liczy się też strategia i koledzy, którzy go kierują. Siemano, witam wszystkich z tej strony Pongi i dzisiaj jesteśmy u Ziemniaka, a jesteśmy z kozacką myszką Boosty Series Prime, a na myszce tej gram już od ponad roku, bo dostałem ją długo wcześniej, przed tym jak wyszła. Myszka naprawdę mi mega pasuje, ma naprawdę super kształt i tutaj w ramach takich ciekawostek nad tą myszką dawno temu pracowała drużyna Nord. No i widać, że pracę wykonali nad wyraz dobrze. Nad projektem myszki również pracował zawodnik Face Twist i widać, że tutaj wykonali dobrą robotę, bo kształt tej myszki jest naprawdę idealny, ona mi to jest mój ulubiony kształt, lekko profilowany, myszka jest lekka i tak naprawdę no na żadną inną bym nie wymienił. Ja gram na tej najzwyklejszej wersji, na kablu. I cóż, zaraz przejdziemy do testów. Testy będziemy robili w AimLabie. Ja w tego AimLaba raz w życiu grałem, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie i Ziemniak wykręci lepszego wyniku, bo słyszałem, że też robił testy. Styl jak zwykle opakowania ma bardzo ładne, myszki są widoczne, natomiast z boku znajdują się specyfikacje sensorów. Odpakujmy Prime'a. No minimalizm wam powiem. W środku jest tylko instrukcja, przewód i myszka. Prime Plus? Tutaj zestaw bardzo podobny, ale instrukcja jest tym razem w folijce. No i na koniec jeszcze odpakujemy Prime Wirelessa, ale muszę po nią pójść, bo w sumie to jest podpięte u mnie do komputera. Korzystałem z nim przez bardzo długi czas. U mnie do komputera był podpięty dongle, myszka była pod ręką, natomiast nie wiem, co jest jeszcze w opakowaniu. A w środku jest podobnie instrukcja, bez folijki, przewód USB-C do USB-A. Jak chcemy otworzyć dla Golory, to otwieramy i tutaj jest przejścióweczka, żeby w łatwy sposób móc podpiąć sobie to tu, to tu. Jak chcemy podpiąć myszkę, żeby ją załadować, to odpinamy to, wpinamy sobie myszkę i myszka może nam się... ładować. Zanim porównamy ich wszystkie możliwości, to opowiem wam historię opartą na faktach. Moją historię. Co we mnie wzbudziło największą radość? Wróćmy się kilka miesięcy wstecz. Pokazywałem wam Rivala 3 Wireless. Ze względu na to, jak ta myszka mi podpasowała, to zacząłem jej używać jako swojej głównej myszki. Ostatecznie Dagmarze kupiłem na promce drugą sztukę, bo też ją urzekła i od tego czasu to był mój, jak i jej ulubiony prywatny gryzoń. Kropka. Ale nastał taki dzień, kiedy dostałem paczkę do testów i moją uwagę najbardziej przykuł Prime Wireless. Dlaczego? Bo jest wireless i brak tego przewodu bardzo do mnie przemawia. Po wyciągnięciu z pudełka zauważyłem wiele podobieństw do Rivala 3 wireless. Lewy, prawy przycisk, scroll, dwa środkowe przyciski, minimalistyczny design i jeszcze delikatniejsze podświetlenie, bo możemy jedynie operować świeceniem scrolla. Pewien drobny szczegół sprawił, że zakochałem się wręcz w tej nowej myszce. Dlaczego tutaj nie mamy RGB i co mnie tak urzekło? Zacznijmy od wytłumaczenia, czym jest linia Prime. Wydajność bez dodatków. To hasło, jakie przyświeca tej serii dla profesjonalistów. Nacisk na prostotę. W tej serii mamy dostęp do trzech modeli dla praworęcznych. Począwszy od Prime'a, przez Prime'a Plus, aż po Prime Wireless. Każda z nich to na pozór myszka, ale tak jak sensory stały się lepsze niż nasze fizyczne możliwości, tak największą różnicę z zapowiedzi skrywają przyciski. Każda z tych myszek posiada rewolucyjne przełączniki Optical Magnetic. Mają za zadanie wytrzymywać 5 razy dłużej niż standardowe, a zarazem umożliwić mega szybkie czasy reakcji za pomocą światła. Zresztą sami posłuchajcie. Odczucie kliknięcia jest takie bardziej mechaniczne i to pozwala bardziej przyzwyczaić się do momentu kliknięcia. A żebyście mogli jeszcze dokładniej usłyszeć tą różnicę, to mam dla was nagrania studyjne.
To, co się kryje pod tym dźwiękiem klikania, to nie jest tylko i wyłącznie dźwięk, żeby fajnie brzmiało, bo fajnie klika, tylko żeby pierwsze przyciśnięcie przycisku było dokładnie takie same jak 100 milionów pierwsze, to cały mechanizm klikania został tutaj wymyślony na nowo. Mamy stalową sprężynę, która jest znacznie większa niż mikroblaszka w Microswitchu. I ta mikroblaszka potrafi po czasie zdecydowanie szybciej zmieniać swoje właściwości, w przeciwieństwie do zastosowanego tutaj większego gabarytu i magnesu neodymowego. Bo Switch Optical Magnetic to optycznie i magnetycznie. Jak to działa? My wciskając przycisk, wciskamy tą wielką sprężynę, która jest przytrzymywana w miejscu przez magnes neodymowy. I w momencie, jak te siły przezwyciężymy, to przecinamy wiązkę światła podczerwonego, sprawiając, że myszka rejestruje kliknięcie. Tutaj mamy dwie wielkie zalety konstrukcyjne. Po pierwsze, większa sprężyna, która mniej degraduje w czasie, oraz magnes neodymowy, którego siła się także nie zmienia w czasie. Ale oczywiście, jakbyśmy chcieli się przyjrzeć bliżej badaniom, to każdy materiał trochę się zużywa. Posiłkując się jednak badaniami Steela, których nie odwzoruję w domu, to możemy zobaczyć, jak w czasie zmienia się siła, jaką trzeba przyłożyć, by kliknąć w normalną myszkę z nowymi switchami. Najważniejsze, żeby ta pozioma linia wraz z kolejnymi kliknięciami była jak najprostsza, jak to jest widoczne tutaj, więc Prestige OM wygrywa i daje naprawdę przyjemny klik, który łatwiej przewidzieć, kiedy się kliknie, jak klika się myszką. Czasami jest prościej, jak jest tylko jeden model. Tutaj mamy trzy, więc przyjrzyjmy się im bliżej. To jakiś brudek był. Prime waży 69 gramów. Ma być lekka, żeby ręka się nie męczyła. Wytrzymała, matowa, żeby nie wypadała z dłoni, wyposażona w sensor trumów Pro i zapisuje w sobie ustawienia. Prime Plus to dodatkowe 2 gramy i sensor trumów Pro Plus, czyli po prostu z dodatkowym sensorem lift-off od podnoszenia gryzonia. I jak go podniesiemy, to jest mini ekranik do szybkiego podglądnięcia, czy najważniejsze parametry myszki się zgadzają bez zaglądania do oprogramowania. Podobnie jak w poprzedniej, zapiszemy ustawienia w myszce. Oraz ostatnia, Prime Wireless. Tak jak nazwa wskazuje, to mysz bezprzewodowa, sensorem trumów R. Waży 80 gram, bateria wytrzyma przez 100 godzin, ma szybkie ładowanie, ultraniskie opóźnienia i też zapamięta nasze ustawienia. Ja przyznam się szczerze, z tą ostatnią spędziłem najwięcej czasu. I jakie są moje przemyślenia? Prime Wireless w porównaniu do mojego rywala 3 Wireless jest znacznie większy i obszerniejszy. I do niej się będę odnosić, bo będzie mi troszeczkę co najprościej. Można by było nawet się pokusić o stwierdzenie, że ta myszka jest troszeczkę bardziej napompowana, co mnie z początku przeraziło, bo poczułem się, jakbym złapał balona, ale to były takie moje początkowe jakby przemyślenia, bo jej kształt jest po prostu obły z wielu stron, co było tak niecodzienne dla Steela. No popatrz, widzisz, o co mi chodzi? Że balonikowaty kształt, że nawet tutaj ta końcówka jest po prostu zaokrąglona i każda strona jest taka miękka, natomiast na przykład tutaj Rival jest po prostu pościnany, jest taki ostrzejszy, a to jest takie okrąglejsze. Miłośnicy bocznych przycisków mogą stwierdzić, że są one zbyt małe w Prime, ale tak porównując je do Rivala, to w Rivalu były znacznie mniejsze i ciężej było w nie trafić, a dlatego, że się do nich przyzwyczaiłem, to tutaj nie było to dla mnie problemem, żeby się przełączyć myśli, żeby trafiać w małe przyciski. Rival ma dłuższe, ale smuklejsze i ciężej jest je wyczuć pod kciukiem, natomiast Prime ma takie okrąglejsze, jak sama myszka. Wrzućmy do tego porównania jeszcze trzecią myszkę. Dorzucę tutaj jeszcze Aeroxa Wireless. I teraz porównanie masy kontra przyspieszenie. Masa razy przyspieszenie to siła. Siła, z jaką trzeba ruszać myszką po ekranie, żeby się rzeczywiście wcelować w przeciwnika. Jeżeli chodzi o te dwie myszki, to jak się przeniosłem z Rivala na Prima, to ten Prime był dla mnie zbyt lekki i często przestrzeliwałem, po prostu nie trafiałem w cele. No bo dlaczego? Uwaga, porównajmy sobie liczby. Nie sądziłem nigdy, że to będzie aż tak miało duży wpływ na to, jak się komfortowo korzysta z myszki. Aerox 3 Wireless to 66 gramów sama myszka. I rzeczywiście, ta myszka jest momentami zbyt lekka. Praktycznie jej nie czuję w ręce, a lubię mieć coś, co mam w ręce, coś, co czuję, bo zawsze byłem przyzwyczajony do cięższych myszek, bo jakoś mi się dobrze z takich korzystało. Prime waży 80 gramów, natomiast Rival 3 waży 84 sama myszka, 95 z jedną bateryjką, a ja zawsze korzystałem z dwoma i to jest 106 gramów. Czyli 106 gramów kontra 80 to jest praktycznie czuć to. Chociaż to 20 gramów to jest naprawdę odczuwalne i to mocno. A jakbyśmy chcieli zejść jeszcze do Aeroxa, no to wtedy myszka prawie dwa razy lżejsza od myszki drugiej. Wiadomo, masa myszki to jest bardzo preferencyjna sprawa. Ja dzisiaj wybieram tą. Wpływ jednak największy na to wszystko miało to, w jaki sposób ta myszka klika. I ja sobie nie robię jaj, bo porównajmy te dwie myszki obok siebie i ja wam pokażę, o co chodzi. No bo przyjrzyjcie się tym przyciskom. Rival, tak jak widzicie, nie przeszkadzało mi za bardzo, że może ten przycisk delikatnie chodzić na boki, bo i tak klika się w dół. Ale zanim będzie kliknięcie, to zobaczcie, ile mogę tak naprawdę poruszyć myszki i dopiero się pojawia to kliknięcie. Do końca nie wiadomo, w którym momencie rzeczywiście kliknę. Nie klikam, kliknąłem. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle. Wciąż Rival jest świetną myszką, ale po prostu Steel poczyniło taką magię z tymi przełącznikami, że po prostu no, nie mogę stawiać ich na równi. Ta jest po prostu no, lepsza, ale jest wciąż dobra. Natomiast teraz przenieśmy się do drugiej myszki, czyli do Prima. Jak zobaczycie, tutaj mamy lewy przycisk. On na boki nie chce już tak bardzo chodzić, ale nie to jest czymś, co wpływa na nasz komfort tego klikania, tylko tutaj jest lekko sprężyste,
ale dokładnie wiem, w którym momencie myszka po prostu wceluje się w przeciwnika i to jest dla mnie najfajniejsze. I to dokładne wiedzenie, kiedy należy wcisnąć, bardzo przydawało się na przykład przy flickshotach, czyli szybko docelowujemy i już w momencie ruszania tak naprawdę strzelamy. I żeby to sprawdzić, jak mi poszło, bo troszeczkę poćwiczyłem, nie ukrywam, chociaż może najlepszy nie jestem, bardzo przeciętny raczej, to postanowiłem się sprawdzić razem z Pago, który na co dzień gra na takiej myszce i zdecydowanie więcej celuje. Jak poszło mi, jak poszło jemu, no to sami zobaczcie, zrobiliśmy test w AimLabie, bo jest Kowak do ćwiczenia sobie na przykład celności, ale AimLab jest darmowy, więc łatwiej będzie wam na Steamie sobie go pobrać i porównać, jaką wy macie celność w stosunku do mnie albo do Pago. Przejdźmy do pierwszego testu w AimLabie, jakim jest Spidershot i mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze, ale jakby co, to nie było mnie 7 dni, bo kibicowałem Polsce w Rosji, nie było mnie, nie trzymałem myszki, nie grałem. Przede wszystkim nie będę wam pokazywać całych przebiegów, czyli jak wyglądały nasze wszystkie próby i błędy, bo oczywiście spróbowaliśmy sobie kilkukrotnie, żeby wykręcić jak najlepszy wynik i ten najlepszy wynik będę pokazywać na ekranie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Bark mnie boli. Szkoda gadać. Idę na kolejny test. Mnie. Strasznie tam, w tym pierwszym teście strasznie te były mocno, takich ruchów w CS-ie nie ma, mam wrażenie. Albo bardzo rzadko są w FPS-ach. Strasznie takie, no nie wiem, albo ja mam tu jakiś inny sens, w CS-ie jakoś tak... A ja przy okazji chwilę sobie ćwiczyłem w tej gierce wcześniej, a Pago zagrał praktycznie po streamie z biegu. No i tak jak widzicie w tym momencie wyniki, ja jestem stuprocentowo pewien, że Pago jakby zagrał jeszcze kilkukrotnie, to w końcu by pobił znacznie swoje wyniki, więc mi jeszcze brakuje, żeby pobić mistrza. Kolejny test mi się straszliwie podoba, bo można strzelać bardzo szybko. A co ma do powiedzenia tutaj Pago? O panie, ale ręka boli. 100% skupienia. Powiem wam, że dopiero jak zaczyna się oglądać swoje własne nagrania, to widzi się strasznie dużo błędów dotyczących samego celowania, bo widać, jak czasami przestrzeliwuje, przelatuje za daleko celownikiem, więc trzeba ćwiczyć, testować, próbować i zauważać błędy, później je korygować. Daleka droga przede mną, ale uwaga, w tym teście udało mi się wyciągnąć nieco więcej punktów i jestem mega podekscytowany. Bang! No, może mnie Pago weźmie do jakiejś rozgrywki, może sobie kiedyś zagramy. Myślę, że można by było ustrzelić trochę więcej, ale to. Pamiętajcie jednak, że ja po prostu więcej czasu spędziłem nad tymi testami i treningami. Pago, jak zwykle, wykręciłby więcej. Zresztą możecie go pomęczyć na streamie. I ostatni test, motion shot. Co tu się będzie działo? Zaraz zobaczymy. A, takie w ruchu pyrkanie. A ręka mi się blokowała. Kolejne zadanie wydaje się być proste, no bo mamy cel na środku, a kolejny cel się rusza i w zależności od tego, ile będziemy tak naprawdę oddawać celnych strzałów, to te kuleczki będą mniejsze lub większe. Tutaj zobaczmy wynik pierwszy Pago, jaki się udało wykręcić. 84 tysiące punktów, dobra. Mam wrażenie, że tu można by to lepiej jeszcze troszeczkę podcisnąć. Dobra, to zrobię jeszcze jedną próbę, tak? No a teraz pora na mnie. W przypadku tego, jak i wielu innych ćwiczeń, duży wpływ może mieć na nasz wynik nasze szczęście, albo na przykład takie momenty jak ten. Absolutnie nie mogłem sobie trafić. No i zobaczmy teraz na mój finalny wynik, jak wygląda. Wygląda następująco. I wiecie co, teraz porównując mój wynik do wyniku Pago, to tak ciężko zrobić jakieś porównanie albo odniesienie jeden do jednego, bo tak naprawdę to wszystko to była taka zabawa, bo żeby sprawdzić rzeczywiście naszą celność, trzeba by było wykonać znacznie więcej testów, żeby zniwelować ewentualne błędy wynikające z losowości niektórych zadań. No i też taka mechaniczna celność w grze nie będzie się przekładać bezpośrednio na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie grać, albo na jakim poziomie. Pago, teraz pytanie do ciebie, jak ty się czujesz z tymi przełącznikami w porównaniu do zwykłych mikroswitchy, zwłaszcza odpowiedź z perspektywy gracza, który dużo gra i strzela. O, i bardzo dobrze, ziemniaczku, że spytałeś, bo zapomniałem o tym dodać, a oprócz niskiej wagi, kształtu dla mnie bardzo dobrego i sensora, który też jest zacny, warto by wspomnieć, że są tu przełączniki mechaniczno-optyczne i ten klik jest naprawdę taki crispy, się to na to mówi po angielsku. Fajnie to chodzi, fajnie to się klika. Ba, nawet jakiś tutaj z moich kolegów CS-owych mówił, że te kliki są naprawdę fajnie odbijają
Mają taką dobrą twardość, można tapować elegancko. Tak ja bym to ujął. Pago wziął jak zwykle, pośmieszkował, opowiedział fajnych parę rzeczy. Natomiast jak zwykle, no żeby wiedzieć gdzie strzelać i gdzie celować, to nie wystarczy nam ekran, nie wystarczy nam myszka, ale potrzebujemy także słyszeć skąd docierają do nas kroki przeciwnika. I w tym wszystkim mogą nam pomóc słuchawki. SteelSeries Arctis Prime. Pamiętacie jak opisywałem wam wszystkie modele Arctisów? Każda para posiadała nauszniki materiałowe Airwave. Tak jak są bardzo one komfortowe do domowych warunków i sam sobie je chwalę, tak przy głośnym otoczeniu może to stanowić problem. Rozwiązaniem był zakup takich nauszników jako akcesorium w sklepie, ale żeby tego nie robić, to przy słuchawkach dla profesjonalnych graczy dostajemy tutaj w standardzie nauszniki ze sztucznej skóry. Lekka, wytrzymała i metalowa konstrukcja, chowalny mikrofon z certyfikatem Discord z redukcją szumów i dołączoną gąbeczką. Halo, raz, dwa, trzy, tak ten mikrofon brzmi. Przypomina się troszeczkę 2010 rok, aż mi się zrymowało. Oraz sterowanie głośnością i wyciszaniem na zestawie słuchawkowym. Mają także odłączalny przewód na jacka 3,5 mm. Straszliwie przypominają mi Arctisy Pro i nawet jak zobaczycie do specyfikacji, to także mają przetworniki takie same, jakie są stosowane w Arctisach Pro. I jak zobaczycie na ten boczny element, można go ściągnąć. A jak go ściągniemy, to możemy na przykład z moich Arctisów Pro, z których korzystam na co dzień przy komputerze, przełożyć na przykład taki ozdobny element Cyberpunka, to będzie działać. Takie trochę Arctisy Pro, ale od razu przychodzące do nas z gąbeczkami e-sportowymi. Tak bym to nazwał. A ludzie lubią niektórzy jako skórę. Ja wolę gąbeczki, które oddychają. Całość stonowana, podobnie jak myszki, czyli widzimy pewne odwrócenie trendu. Było coraz więcej kolorów, a teraz wracamy do momentu, gdzie kolorów znów jest coraz mniej. Bo te słuchawki, choć gamingowe, to nie świecą, ale idealnie pasują do myszek. O. Sama seria Prime jest droga rzeczywiście, ale nie skupiałbym się tutaj na cenie, tylko w tym momencie na takich odczuciach, bo tutaj sięgamy do tej najwyższej półki, która daje nam najwięcej radości. I mi najwięcej radości sprawiły nawet nie same te myszki, ale to w jaki sposób się znów poczułem jak dziecko. Chciałem znów celować, strzelać, ćwiczyć, aimować i w ogóle... W sensie bardzo dobrze się poczułem i mogłem wrócić z powrotem do CS-a, rzeczywiście więcej pograłem i to było najfajniejsze. Znów wróciłem do Arkadii Dni Dziecięcych. Steel, dzięki. Bawiłem się podczas tej całej recenzji i testu świetnie. Teraz pytanie, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne dotyczące myszek. Większość z nas i tak nie wymienia ślizgaczy w myszkach, tylko korzysta z nich, póki myszka nie padnie, ale jak ktoś lubi wymieniać ślizgacze, bo je na przykład porysował, to spokojnie, mam nawet takie zamienne do Prime Plusa i do Prima, więc można sobie podmienić, wymienić, a co najważniejsze, wyglądają jak dwie małe, uśmiechnięte buźki. Oprócz tego w przypadku przewodu, jeżeli coś nam się stanie z przewodem, albo chcielibyśmy mieć jeden podpięty cały czas do stanowiska, z drugim gdzieś wychodzić, to także przewody są dodatkowe w utworze, pokażę, mięciutkie i delikatne. Owszem, przewody są także na rynku dostępne innych producentów, które są jeszcze delikatniejsze, ale tutaj trzeba liczyć siły na zamiary. Steel nie słynie z tego, żeby robił najdelikatniejsze przewody, a najdelikatniejsze oznacza nie tylko najdelikatniejsze w dotyku, ale także często najdelikatniejsze, jeżeli chodzi o użytkowanie ich, więc jeżeli ktoś by chciał wymienić, to najfajniejsze jest to, że rzeczywiście przewody można odpiąć i podpiąć jakieś inne. Już nie te czasy, jak się rozpinało myszkę i przeciągało przewód i była wtyczka na końcu, którą trzeba było albo sobie zarobić pod swój dany model, albo na przykład znaleźć firmę, która zarabia już przewody albo sprzedaje przewody z wtyczkami do danego modelu, który też nie wszystkie myszki miały odpinane te przewody, niektóre miały zlutowane. To wtedy trzeba było trochę bardziej się pobawić w modowanie. Ja spędzając ostatecznie najwięcej czasu z wersją Prime Wireless, mogę potwierdzić, że wybranie myszki, która nie ma rzeczywiście podświetlenia, to jest chyba najfajniejszy wybór, bo już miałem do czynienia z paroma bezprzewodowymi myszkami i te, które miały podświetlenie, mniej kusiły, żeby się świeciły, a jak mniej świeciły, to zdecydowanie dłużej wytrzymywały na baterii niż wersje, które miały na przykład podświetlenia więcej. Więc nawet jak macie myszkę, która świeci mocniej, bo ma więcej ledzików w sobie, to zdecydowanie lepiej jest wyłączyć to podświetlenie, żeby korzystać z myszki jak najdłużej, a niekoniecznie, żeby się świeciła, chociaż ładnie wygląda jak świeci, ale ja bym zostawił świecenie dla myszek na przewód, a nie świecenie, albo delikatne tylko akcenciki, takie jak tutaj, dla myszek, które są bezprzewodowe. Tak czy siak, po dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o mnie i o serię Prime, to ja jestem jak najbardziej zauroczony, straszliwie mi się podoba i będę dalej próbować i ćwiczyć, żeby zobaczyć jak kolejne myszki będą wychodziły, mój skill kontra narzędzie, które mi pozwala sprawdzić jakiego mam skilla. A tak poza tym to myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo Pago, który w dzisiejszym odcinku wystąpił.
No i cóż, słowem końca, żegnając się z wami, Mateuko chciałby powiedzieć, pamiętajcie o tym, że kształt myszki to kwestia indywidualna. Jednemu może pasować kształt dużej myszki, drugiemu kształt małej myszki. Dla mnie ten kształt jest naprawdę fajny, ale mówię, pamiętajcie o tym, że to kwestia indywidualna. A i według mnie kształt myszki jest najważniejszy, to aby dobrze leżała w ręku. Pozdrawiam wszystkich, całuję i pamiętajcie tam, żeby ziemniakowi zostawić łapkę w górę i subskrybujcie. Miłego dzionka, wszystkiego dobrego. Całuję za kola.